Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed każdym tym punktem czytam i przypominam raz jeszcze reguły. Zdaję sobie sprawę, sam wielokroć byłem w takich sytuacjach, że czasu zawsze jest za mało, tak nam się wydaje. Bardzo proszę, żeby może, jeśli pisze się to na kartce, żeby zmierzyć to z zegarkiem, żeby umieć coś wykreślić. Wiecie Państwo, że nie jestem jakiś drastyczny i pozwoliłem panu posłowi dokończyć, ale lepiej, gdybyśmy mogli żyć rzeczywiście z regulaminem w zgodzie i tak się wspólnie przyjaźnić. Pan minister Bury, a to co innego, bo tu regulamin pozwala, żeby przy drugiej części udzielania odpowiedzi, mogę wydłużyć członkowi rządu czas, kiedy drugi raz odpowiada. Dobrze, pani poseł Wróbel chciała coś powiedzieć. Panie marszałku, pan mówił dłużej aniżeli my, zadając pytanie, więc naprawdę by te połajanki mógł pan sobie darować, a pozwolić na bardziej merytoryczną dyskusję. Nie, proszę pani, uważam, że teraz zachowała się pani wobec mnie bardzo niegrzecznie, bardzo nietaktownie, dlatego że to, co mówiłem do wszystkich koleżanek i kolegów, przypominając to, aby moja życzliwość do wszystkich moich koleżanek i posłów nie musiała być pozaregulaminowa. Także nie doceniła pani tego, nie udzielam pani głosu już nie teraz. Nie mieliśmy takiego pani tego, ale przecież trudno, ja od pani nie mogę wymagać tego wszystkiego, co mi się zamarzy. Uprzejmie proszę, pan minister Jan Bury.